Jak sprzedać produktów cyfrowych za 11 milionów? Powiedz mi teraz. Dostałem się do szkoły teatralnej, będąc raz w teatrze. Byłem piłkarzem całe życie, takim, który kochał piłkę. I kiedy skończyłem szkołę teatralną, poczułem, że trochę jestem oszukany. To znaczy, to ja nie jestem taki wybitny, skoro dostałem się do szkoły, gdzie dostaje się na rok 25 osób z 1500 chętnych. Wow, skończyłem tę szkołę w świecie. No, co mam robić? Nagle cisza. Ja, osoba, która myślała zawsze, tak jestem świadomy, tyle książek tak, czytałem, tak, sobie tak, potrafię tak, przecież tak. zadać te głębokie pytania. Nie. Nie. N nie widzimy pewnych rzeczy. Po prostu. Błąd. E Najpoważniejszy w tym biznesie, jak, jak go prowadzę, to brak umiejętności powiedzenia głośno pomocy. Mhm. Był moment, w którym Klient płaci za A rozwiązanie problemu, B przejście z punktu A do punktu B albo do punktu D, ale musi być ten krok wykonany. Nie? Płaci za zmianę, którą mm -hmm. chce przejść. Czy jest kilka osób, których ja nie trawię, ale nie trawię. Nie rozumiesz? To Z prostego powodu. Hmm. Powiem, powiem, powiem to wprost. Cześć, tu Oskar Lipiński, jestem współwłaścicielem Marki Dan. Zostałem wybrany dyrektorem e-commerce roku 2024 w kategorii producent. Możesz spodziewać się tu szczerej, brudnej prawdy o marketingu e-commerce. Bez ukrywania rzeczywistości, 100% praktycznej wiedzy i soczyste marketingowe mięko. Napisz do mnie teraz na Instagramie kurs, a podeślę Ci darmowy 6-dniowy mini-kurs o e-commerce. Pas zaczynamy! Gratulacje. Blisko 20% z was subskrybuje mój kanał, ale nadal 80% tego nie robi. Więc chciałam zachęcić do subskrypcji. Kliknij teraz w przycisk subskrybuj. A jeśli cenisz moje wartościowe treści, które daję na YouTubie, to będzie takie fajne mikro wsparcie, dołożysz cegiełkę do tego co tworzę każdego dnia. Przechodzimy do kolejnego odcinka. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu z Buta w Marketing. Powolutku zbliżamy się do liczby numer 30, więc trochę odcinków już nagraliśmy. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w połowie lipca. Żar leje się z nieba, ale my przyszliśmy powiedzieć Wam trochę prawdy o tym, jak tworzy się produkty cyfrowe i nie tylko. Dzisiaj ze mną jest. Patryk Czerniejewski. Cześć. Cześć. Myślę, że na początku wrócę taką swoją trochę osobistą historię. Proszę cię bardzo. Patryk jest założycielem projektu Chce zostać. Ja kilka lat temu zakładałaś ten projekt, bacznie się tym przypatrywałem. E, zastanawiało mnie to bardzo, no bo znałem takie projekty w Stanach i była to mnie dużo zagwozdka, jak to może wyjść w Polsce. I bardzo się ucieszyłem zasadniczo, gdy po kilku latach napisałaś do mnie, e, że o, Oskar, robisz spoko jakąś robotę, masz fajne podcasty. spotkaliście się na mną kawkę i stwierdziłem, dobra, to jest moment, w którym mogę cię zaprosić i dowiedzieć się, jak to jest zrobione, jakie błędy popełniłeś, co zrobiłeś źle, co dobrze. A czego nie chciałbyś w ogóle zrobić? I myślę, że fajną i taką merytoryczną wartością dla dzisiejszych odbiorców będzie to, żebyśmy im trochę więcej opowiedzieli w szczegółach, bo porwałeś się, moim zdaniem, na dość duży projekt, e, który ja, też będąc super szczerym, też kiedyś nad czymś takim myślałem, więc tym bardziej jestem ciekawy dzisiejszej rozmowy. No to czyli byłeś nie moją konkurencją, albo tak. nawet i mogłeś być przede mną, rozumiem. Myślę, że chyba ty, ty zakełkowałeś ten pomysł u mnie w głowie na Polskę, a ja go już weryfikowałem co wcześniej w innych miejscach i innych okay. platformach. Ale niestety, albo stety, zająłem się skalowaniem marki DAG, produktu fizycznego i, i ten temat troszeczkę można powiedzieć umarł, choć teraz go wskrzeszam w przypadku no już niszy, jaką jest e-commerce i marketing. Wszystko, mam nadzieję, jest po coś, a kto wie, może kiedyś jeszcze przyjdzie czas, żeby połączyć Pewne obszary e-commerceu i edukacji online, why not? Może tak być. Głównym partnerem podcastu jest Marka Da, który jestem współwłaścicielem oraz dyrektorem e-commerce. Torebki skórzane, szyte od 30 lat w Lublinie. Bardzo się cieszę na to, że znalazłem partnerów strategicznych, z których usług na co dzień korzystam. Shopper oferuje kompletny ekosystem usług w obszarach takich jak sprzedaż wielokanalowa, finanse, logistyka i marketing internetowy. Shopper oferuje 100% wsparcia sprzedaży online. Sam z niego korzystam jako Marka Duck. Sam AI, platforma Smart Marketing Automation, z której również korzystam. AutoPay, niezawodne płatności online dla sklepów internetowych. Oraz innych biznesów online. Nowoczesne usługi dla flot oraz błyskawiczne doładowywania telefonów. Zaufane.pl to integralne rozwiązanie do pozyskiwania opinii o sklepie i opinii produktowych, które pomaga e-commerce'om w budowaniu solidnej reputacji poprzez skuteczny marketing opinii. Dzięki wykorzystaniu tej technologii pozyskiwanie, zarządzanie oraz prezentowanie recenzji staje się łatwe i efektywne. Nie zabraknie także partnerów medialnych, czyli e-commerce w praktyce, Marketer Plus oraz nowy marketing. Sam korzystam, czytam i dzielę się tam wiedzą. Nie przedłużając, zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej oscarlipiński.pl oraz zapisania się na newsletter. W każdą niedzielę o 9.00 wysyłam garść praktycznych informacji e-commerce oraz marketing. Patryku, zacznijmy od Twojej historii w pigułce. Urodziłem się, nie wiem, no może bez takich szczegółów, w pigułce. Ja jestem zawodu aktorem, skończyłem Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Dostałem się do szkoły teatralnej, będąc raz w teatrze. Byłem piłkarzem całe życie, takim, który kochał piłkę. I kiedy skończyłem szkołę teatralną, poczułem, że trochę jestem oszukany. To znaczy, to ja nie jestem taki wybitny. Skoro dostałem się do szkoły, gdzie dostaje się na rok 25 osób z 1500 chętnych, wow, skończyłem tę szkołę w świecie. No, co mam robić? Nagle cisza, nie? Do Warszawy się przeprowadziłem i poczułem, że Złożyłem teraz CV do teatrów, nikt się nie odzywa. Chyba nie jestem taki jakiś wyjątkowy, ale czułem w sobie, że mam kurczę jakąś taką w sobie energię, żeby coś robić, żeby jednak nie czekać, bo to w tym zawodzie to jest niestety głównie czekanie, naprawdę. I obejrzałem sobie Masterclass z Kevinem Spacey, aktorski Masterclass, i pomyślałem sobie zajebiste. W ogóle kilka rzeczy, o których nie słyszałem w szkole teatralnej, nie? Online nowo się dowiedziałem, mówię, świetne. I gdyby tak, na przykład, takie piłkarskie szkolenie mogło powstać gdzieś w Polsce, no bo ja, ja piłka nożna, niespełnione marzenia, myślę, że takich jak mnie jest trochę więcej w Polsce, którzy potrzebują być pokierowani. Więc zadzwoniłem wtedy do. Tomka Frankowskiego, to jest trzeci najlepszy strzelec w historii Polskiej Ligi i nie miałem do na niego namiar. Tomek, w ogóle, cześć, tutaj mam taki pomysł, wiesz, szkolenie, taki masterclass piłkarski, zrobimy to, wiesz, to będzie wielki projekt, za, za trzy miesiące zdjęcia. Patryk, spoko, jasna się sprawa, masz pieniądze? Nie mam, ale będę miał, spokojnie dam radę. Nie miałem tych pieniędzy praktycznie żadnych, no może tam jakąś miałem kilka tysięcy gdzieś na koncie odłożone po studiach i zgłosiłem się wtedy do wszystkich tych turniejów w Polsce, które miały miejsce, dostałem się na casting do Koła Fortuny, ten casting chyba jakoś wygrałem, bo dostałem zaproszenie na, na odcinek. Przeczytałem wszystkie, no bo naprawdę są w sieci, artykuły anglojęzyczne o tym, jak wygrać odcinek Koła Fortuny, bo to jest format międzynarodowy. Zastosowałem to i wygrałem cały odcinek, cały finał Koła Fortuny, tam 17,5 koła chyba, plus zegarek i śliwki na nałęczowskie. I zainwestowałem w pierwsze szkolenie. Kiedy powstało, to stwierdziłem, hej, to jeszcze nie nie koniec. Chcę zrobić coś większego, platformę edukacyjną, która nie tylko w tym temacie ludziom pomoże i tu cut the long story short, pojawił się inwestor, który mi zaufał i tak stworzyliśmy wspólnie, Chcę Zostać, mój projekt, który jest takim moim edukacyjnym dzieckiem, który od pięciu lat już prowadzę łącząc to, tak jak potrafię, z aktorstwem. Sprzedajesz wiedzę online. Sprzedałeś wiedzę online za ponad 11 milionów, więc coś tam o tym internecie i produktach cyfrowych na pewno wiesz. Coś może mogę wiedzieć. I coś myślę, że na pewno zdradzimy, ale zanim przejdziemy do produktu cyfrowego i rozłożymy sobie to na czynniki pierwsze, to powiedz mi, dlaczego robisz to, co robisz? No bo rozumiem, że powód aktorstwa to była jedna rzecz, ale czy to by też przyświeca misja edukacji innych osób? Czy tylko i wyłącznie ta piłka nożna była motorem zapędowym? Pewnie dobrze by się sprzedało, gdybym powiedział, że moim marzeniem jest zmiana oblicze edukacji w Polsce. nie? To by ludzie mówili, wow, Patryk, głębokie. Ale bym cię ściemnił, bym was ściemnił. To mm. tak nie było. Moim imperatywem do powstania projektu była frustracja i niezgoda na rzeczywistość. To znaczy, czułem po pierwsze, że jestem w miejscu, w którym nie chcę być. Chcę, nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie. I to była energia, która podążyła, aż znaczy dała kierunek pewnym zmianom. I e, w, dopiero wtedy stwierdziłem, że hej, dość dobrze byłoby robić edukację, to były przyjemne dla mnie, myślę, no bo ja m, nigdy na przykład w Koninie, tam e, byłem dla dzieciaka, y, nie było żadnych na przykład warsztatów teatralnych, nie z aktorem, prawdziwym aktorem, no pani od polskiego nie nauczy aktorstwa, to jest częsty przykład, że prowadzi kółko teatralne i stwierdziłem właśnie, że dobrze byłoby robić takie projekty, gdzie wyciągamy wiedzę z tych Największych głów w tym kraju, i każdy w każdym miejscu w Polsce może po prostu tę wiedzę nabyć. I z tej frustracji początkowej do takiej idei, która zaczęła mnie lekko kręcić, powstał ten pomysł: hej, platforma edukacyjna. Nie? Teraz jestem w tym biznesie już, już kilka lat, wiem, że edukacja to jest problem bardzo złożony, i ja nie mam. Takiej możliwości, żeby zmienić oblicze edukacji w Polsce. Jest to niemożliwe. Jak ktoś mówi, że w pojedynkę to zrobi, to, to kłamie, bo to jest globalna, globalna sprawa i wymaga dziesięcioleci prawdopodobnie. Ale punktem wyjścia, powtórzę to jeszcze raz, bo wiem, że wielu z Was jest być może w tym samym miejscu, jest niezgoda, frustracja i powiedzenie sobie nie. Ja się nie zgadzam na to, jak wygląda moje życie. Mhm. A powiedz mi. Ja strasznie lubię temat, w ogóle, porażek i błędów. To jest coś, co u mnie wybrzmiewa, bo uważam, że bardzo dużo możemy się nauczyć na tych porażkach. I fajnie brzmi ten tytuł, 11 milionów w produktach cyfrowych. Może to nawet będzie tytuł odcinka, a może nie. Myślisz, to zrób test A-B, test AB. O, Teraz można w ogóle robić tak? test a na YouTube, to jest nowość, tak. To taka ciekawostka. Słuchajcie, YouTube w końcu wprowadził możliwość robienia testów A-B wewnątrz platformy, co wcześniej było niemożliwe. Ale jakie były, albo jaki może jeden, będziemy to rozwijać ten temat, największe błędy, jakie popełniłeś, startując z tym projektem, albo które popełniłeś w trakcie początkowej fazie jego. Spróbuję trzy, ale nie wiem, czy do trzeciego dobrnę. Pierwszy to zaufanie na początku, kiedy byłem naprawdę laikiem ogromnym, nie wiedziałem o biznesie nic, dużej agencji marketingowej, która brała ode mnie 30 koła miesięcznie za działania, które na papierze naprawdę świetnie wyglądały. Ja byłem zachwycony, że to się wszystko wydarzy. Influencerzy, co oni, blogi. Wyglądało to znakomicie, nie przynosiło absolutnie żadnych rezultatów, i kiedy o wiele mniejsza, taka butikowa agencja przyjmowała po nich roboty, okazało się, że nawet pixel Facebooka nie był wgrany. Co kosztowało, byłem z nim przez 4 miesiące, no to na dzień dobry 120 tysięcy poszło, że tak powiem, w bardzo głupi sposób, zostało odsiane. To był mój pierwszy błąd, ale nie wiedziałem, że źle tak. szukam. A banery są pięknie kolorowo no, wyglądające. Co więcej, oczywiście nie zrobię złego PR-u tej agencji, nie wspomnę jej, jak się nazywa, ale miała rewelacyjne opinie w Google'ach. 50 Wtedy było ponad, nie wiem, 400, 500 w ogóle, opinii, co było dla mnie nieprawda, no to są świetni. No i potem też tłumaczyli mi, w jaki sposób oni mogą mi zagwarantować też takie świetne opinie w Google, więc sobie po fakcie zdajemy sprawę, jak sobie sami zbudowali opinię. Nie? To nie jest to opinia rzeczywista, to jest ich wewnętrzna bańka, którą sobie zbudowali. To był pierwszy błąd, więc odradzam wszystkim na dzień dobry pakowanie się we współpracy z dużymi agencjami, gdzie jednak jesteśmy takimi dla nich trochę robaczkami, są zajęci dużymi graczami, żeby ich na pewno jakby zadowolić. Druga rzecz, to teraz utrzymam, że to jest błąd. Mamy tych kursów na chce zostać ponad 30, to jest dużo i są różne tematy: wychowanie dziecka, wychowanie psa, rap, piłka nożna bardzo różne tematy. I czuję, że łatwiej by nam było, gdybyśmy od początku mocno segmentowali sobie e, powiedzmy te tematy pewnymi kategoriami, czyli powiedzmy chce zostać od początku, ma jakąś wielką zakładkę nie, wiem, zwierzęta i tam tworzymy ten profil osoby, która jest tymi, mm, tymi zwierzętami za, jakby zainteresowana, osobny już profil, być może jakąś inną podstronę pod biznes, bo tak czuję, że ktoś jak jest na platformie, to może mieć poczucie, że tego jest tam tyle różnych tematów, że on w sumie już nie wie, na czym się skupić i nie wie, jaki produkt chce, więc, więc odpuszcza i czuję, że gdybym zaczynał wtedy, Gdybym teraz zaczynał ten projekt, to skupiłbym się na tym, żeby od początku już mocno tworzyć osobne miniświaty dla tych wszystkich tematów. A zacząłbyś ten projekt dzisiaj, gdybyś miał zacząć od nowa, w roku 2024? Tak, tylko inaczej. Jak? <słuch> po pierwsze, już bym nie potrzebował pieniędzy od inwestora na początek, bo bym to zupełnie inaczej poprowadził. prowadził. Pewnie zapytasz jak, więc bym robił na pewno przed ale do tego pewnie jeszcze wrócimy. Zadbałbym o to, żeby mieć o wiele więcej udziałów w spółce, żeby być osobą zawsze w pełni niezależną. A trzecią rzecz, którą bym teraz zrobił, to postarał się już na samym początku o to, żeby nie robić rzeczy, których nie znoszę w tym biznesie, które zabierały mi. Dobre dni, które zabierały mi czas. Pięć godzin, gdzie ktoś mógłby to zrobić w godzinę za, za odpowiednią stawkę. Teraz wiem, że to delegowanie jest ważne od samego początku. Tak. Robienie rzeczy, których się lubi robić, które mogą pomóc światu. Moja ulubiona ideologia giga i japońska. Po prostu rozpisujemy się na kartce, To jest bardzo proste. Polecam wam, mogę wrzucić na link do tego, jak to zrobić. Mm że w mnie, jest tylko dwa błędy, a jeszcze czekam na trzeci. Trzeci błąd. A, dobrze, no to tak Musiałem Budujemy, odbić, budujemy tak. sobie suspense w takim razie. Co jest trzecim błędem? Trzeci błąd, e, najpoważniejszy w tym biznesie, jak, jak go prowadzę, to brak umiejętności powiedzenia głośno pomocy. Mhm. Był moment, w którym wiedziałem, że jakby jestem CEO. Więc ja muszę sobie z tym bo były pewne problemy, duże wyzwania. Wiedziałem, że ja muszę sobie z tym poradzić. Co to interesuje innych? Przecież ja jestem founderem, muszę sobie z tym poradzić. Nie chcę innych zarażać złą energią i tak dalej. No i finalnie tego nie udźwignąłem, tego ciężaru, i, i były, byłem w bardzo czarnych miejscach emocjonalnie i mentalnie, bo. Czułem, że to będzie przyznanie się do porażki, nie? Powiedzenie, hej, mam z czymś problem, czy ktoś ma pomysł, jak możecie mi pomóc? Uznałem, że nie mogę, w ogóle te słowa nie mogą paść z moich ust. Teraz wiem, że to jest bardzo uwalniające, to jest konieczne, to jest potrzebne, jest pierwszym elementem do tego, żeby z tego gówna, który jest w głowie, wyjść. Powiedzieć, hej, potrzebuję pomocy. A jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj się czuję ok. Jestem w innym miejscu niż powiedzmy rok czy dwa lata temu, bo e, myślę, że trochę dzięki terapii udało mi się uporządkować w głowie i zrozumieć taką inną rzecz, że ten projekt to jest jakiś wycinek mojego życia. To nie jest moje życie. To jest wycinek, że nawet jak coś tam się dzieje, dobrego czy złego, to jest w jakimś procencie, w 10-15. W Jeszcze jest cała reszta rzeczy w moim życiu, które są, są równie ważne i. Przekreśliłem znak Równa się, bo był jakiś moment, kiedy było Patryk czerniewski Równa się chce zostać. Najważniejsza stylita w życiu. Taka, to, to jest bardzo gubiący, mam podobny wątek, że jakby to jest na pierwszym miejscu i to jest coś, co long termowo, u mnie też bardzo podobnie się e, sytuacje, Kolorowały. Czyli, no, czyli, te, czyli też byłem na terapiach. Też zresztą nagrywałem odcinek, już chyba na dzi dzień dzisiejszy ten odcinek wyjdzie, gdzie dochodziłem do sufitu. I też nie wiedziałem, jak sobie poradzić. Chociaż ja nie miałem sytuacji, w której można powiedzieć projekt upadał, ale ja miałem inny problem. Ja zawsze chciałem być najlepszy, zoptymalizowany, zautomatyzowany i dochodziłem do ścian technologiczno-strategiczno-kreatywnych. I nie wiedziałem, co zrobić, żeby było lepiej, a no stop było lepiej, więc to też jest bardzo gubiące. Czyli byłeś więźniem własne, własnej głowy? Tak, tak. Byłem więźniem własnego... Bycia lepszym. Chęci. Bycia lepszym. Ch chęci tak. I w momencie, po prostu pomysły się kończyły, i to był moment, w którym się e, m, podtapiałem. No bo też to, to chyba wa warto powiedzieć, że te ciemne chmury, bo nie chcę mówić jakby depresja, bo to nie zawsze jest depresja. To są stany lękowo-depresyjne. Tak, tak, tak. Wynikają z różnych rzeczy, nie? Jeden ma tak, że nie mówi pomocy, kiedy potrzebuje tego powiedzieć, Robią, tworzą się chmury. Druga osoba szuka to coś nowego, bo musi, bo musi, bo musi, bo musi, bo musi, tworzą się chmury. E, i, I gdzieś, ja nie chcę być tutaj jakimś orędownikiem teraz teraz pomocy psychologicznej, ale taką dam wskazówkę, jeśli chodzi o terapię, jeżeli mogę, oczywiście, Jasne, to, 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 to. że to też jakby nie, nie warto zrażać się na przykład po jakby pierwszej próbie z terapeutą, bo u mnie było tak, że tak, pierwszy terapeuta jakoś nie było flow, jakby mhm. nie, nie podszedł mi w ogóle i mm, zraziłem się trochę. Po jakimś czasie mi ktoś polecił znowu, mówi, Patryk, nie, daj mi spokój, już wiem, to nie jest dla mnie, ale to będzie facet. jakbym z kobietą wcześniej, mówię, no dobra, spróbuję. No pamiętam, że pierwsze mieliśmy spotkanie, mhm. kiedy sobie wprost powiedzieliśmy, że nie wiadomo, czy będzie flow, zobaczymy, dajmy sobie czas. I na pierwszym spotkaniu mi zadało takich kilka pytań, gdzie pomyślałem sobie, okej, okay, wchodzi głęboko, dobra, that's the one, nie? that's the guy. No i do dzisiaj pracujemy. Jest to hmm. dla mnie bardzo ważna wędrówka po rejonach, które ja osoba, która myślała zawsze, tak, jestem świadomy, tyle książek tak, czytałem tak, ja sobie tak, potrafię tak, przecież tak. zadać te głębokie pytania. Nie. 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 Nie widzimy pewnych rzeczy. Po prostu. Mam podobny feeling. I ja jestem 8 9 miesiąc i naprawdę. A facet? Facet też. Facet cyprem pozdrawiam, wierzą nagrałem z nim też odcinek. No dobra, przejdźmy do trochę tematów, trochę bardziej wesołych. Dobrze. Let's go. Jak sprzedać produktów cyfrowych za 11 milionów? Powiedz mi teraz. Odważnie, rozważnie i uważnie. Eee, a tak serio. Kamienie milowe, może? Wiesz co, przede wszystkim myślę, że musi być kilka spełnionych warunków. Po pierwsze, znaleźć problem, który jest teraz dość żarłoczny i który klienci mają na przykład tu i teraz. To znaczy, patrzę na kursy, które się sprzedawały lepiej, a które gorzej. I widzę różnicę między kursem, który no jest taki, no jak chcesz się rozwinąć, to proszę, dla nie wiem, szydełkowanie, mhm. czy taki hobbystyczny, a kursem, który rozwiązuje dla przykładu, twój pies, nie wiem, ścika na kanapę, twój pies czeka na twojego, yy, na twojego partnera, no to jest problem, który musisz tu i teraz rozwiązać i masz kurs, który tłumaczy, krok po kroku to zrobić, żebyś tego pozbyć, więc. Szeroki temat w ogóle. Dużo osób może się na niego załapać. Też, ale nie zawsze kwestia jest yy, skali, bo czasami, jest węższy temat, ale jakby jest precyzyjnie dobrany pod tego idealnego odbiorcy, ale w mniejszej skali to też może, może zażrzeć. Ale pierwsza rzecz to znalezienie tego problemu, który klienci mogą mieć bardzo pilny do rozwiązania. Druga rzecz, którą rekomenduję, to jest wprowadzenie dwóch rzeczy, czyli presji czasu i presji niedostępności. To jakby to, co zauważyłem, to, że kiedy kurs był po prostu na stronie bądź w jakiś promocjach, mm -hmm. takich minus 30% przez jakiś czas, to nie działało tak, jak komunikacja, hej, mamy 20 dokładnie sztuk, powiedzmy, tego kursu w tej cenie, nie? kto pierwszy, ten lepszy, albo hej, dzisiaj do północy, widzicie, to 21, dzisiaj do północy jest możliwość zakupu w mniejszej cenie, bo prawda jest taka, że Klient ma bardzo dużo bodźców nie? zewnętrznych. Cały czas widzi jakieś materiały wideo, reklamowe, czy nawet po prostu Netflixa sobie chce odpalić. A kiedy ma komunikat, że coś go zainteresowało, i jeszcze dokładamy: hey, to jest fajne, nie? Widzisz, że hmm. jest fajne, i teraz zatrzymaj się, drugi kliencie, bo do północy masz czas, żeby wybrać, czy chcesz, czy nie, bo potem będzie o wiele drożej. Więc zatrzymaj się i 5 sekund poświęć daj swojemu mózgowi, żeby zatrzymał się, bądź poszedł dalej. Fear of missing out. W ogóle, jak ja, ja, ja sobie buduję teraz swoje strategię produktów cyfrowych, tych swoich takich mm. edukacyjnych, no to ja w ogóle bym z sprzedaję przez dwa tygodnie, potem są w ogóle niedostępne, ewentualnie na jakiś Black Friday, Black Week, bo to jest ta presja, o której tu mówisz czasowa, ale to też jest tak, że no, jeśli ktoś. Chcecie zaufać i chce ten problem rozwiązać, no to rośnie tego w czasie. Zresztą dużo osób też sprzedaje te produkty cyfrowe. O, o, mówię o innych firmach właśnie mm -hmm. w tym modelu, ale ty też sprzedajesz w modelu takim, że są dostępny cały czas. Czy Oczywiście ty, tak. to jak nie. macie strategię. Z reguły gram, strategia jest taka, że najpierw przez rok, półtora od premiery produktu, szkolenia, jest mm -hmm. tak, że otwieramy sprzedaż. Nie? jest 7 dni, 14 dni otwarta sprzedaż, komunikacja, hej, hej, bo zamykamy, bo zamykamy, po półtora roku. Otwieramy już, czyli jest jakby stały, za dość tą większą kwotę można kupić na stronie, a potem już są takie okienka, ale promocyjne, czyli nie zamykamy sprzedaż, tylko hej, będzie 50% na przykład drożej, już za 3, 2, 1 hmm. dzień. Bo widzimy, że są osoby, które mają też taką przestrzeń finansową to raz, a dwa taką potrzebę, żeby niezależnie jaka to będzie kwota, kupić tu i teraz. Mój pies no, robi, no, ro hmm. robi cyrki, ja nieważne ile kosztuje, muszę kupić tu i teraz. Więc to też był powód, dla którego trochę zmieniliśmy tą stałą strategię. Zamykamy, otwieramy, na, zamykamy, otwieramy, a potem drożej taniej. Lekcja jaką można z tego wypisać sobie, to najlepszy Was kurs, to jest kurs z psem, jak o nim mówisz, tak do mnie mam. Y tak. Najlepszy kurs. Robimy to w okienkach czasowych, ale trzecia rzecz, która jest dla mnie super interesująca, jako dla marketera, analityka, no to. Nie wiem z kim ten kurs z psem powstał. Czy to jest influencer, czy to nie jest duży influencer, to zaraz ty opowiesz więcej, ale czy wy docieracie tylko i wyłącznie organicznie do, do osób, które są grupą odbiorców tej, tej danego influencera, czy tej danej postaci twórcy, czy wy także dopalacie to reklamami? Zawsze działamy płatnymi reklamami, bo jednak ta grupa organiczna jest ograniczona. Mhm. A wierzymy, że nasz twórca, którego jednak jakby wybieramy no ma w sobie potencjał, żeby dojść poza tę te, te swoją bańkę i na webinary zbieraliśmy już ludzi z reguły płatną reklamą plus powiedzmy jeszcze działania, działania organiczne, no ale nie udałoby nam się przed zebrać na webinar, mieliśmy w zeszłym roku przy jednym otwarciu chyba, żeby nie skłamał, kurczę, 40 tysięcy zapisów na znaczy webinar. Na webinar robicie? E, na StreamYardzie je realizujemy, A, okay. ale były zapisanych, było. Okay. Bo okay. Na, no wi wiem. Na, jest? na webinarze było chyba wtedy 9 tysięcy osób albo 8. 8 o, to ciekawa dana. A jaka jest średnia dana osób, które zapisują się, wpadają 25, na webinar? 25-30%. Poniżej 30 okay. tak. e, trz, po, to jest świetny S super wynik. wynik. Poniżej 25 zdarza się. To dużo zależy od częstotliwości, e, jak często dany ekspert ma webinar, prowadzi. Mhm. E, Jaka jest pora roku, mm -hmm. bo jednak o ludzie, jak jest taka pogoda, jak teraz są zapisani, ja mówię, no kurczę, chodźmy na wisełkę, no bez pięknie, i tak, ich tak, nie ma. Tak, tak. W listopadzie już takich e, imperatywów w ich głowie nie ma, nie? żeby gdzieś pójść na spacer, na przykład wieczorem. Mm -hmm. Dobra, mamy trzy punkty spełnione. Co byś jeszcze do tego dorzucił taką praktyczną poradę a propos produktów cyfrowych? No bo ja, jak sobie cię obserwowałem na samym początku, mówię, wow, to wygląda filmowo. Ale jakie to musi być cholernie drogie. Um, czy to jest tak, że ta wiedza musi być podana w tak sprofesjonalizowany sposób, czy mogłaby być podana w trochę mniej? Oczywiście, że nie musi, oczywiście, że nie musi, ale jakby to był nasz po pierwsze. Od razu case. Um, który był, jakby miał być wyróżnikiem, że to mm. będą filmowe projekty, filmowa edukacja, żeby trochę ludziom się skojarzyło to z trybem Netflixowym, z rozrywką jakąś, żeby to się przyjemnie, przyjemnie oglądało. No i teraz już wiem, że można podobną jakość uzyskać, co przy tych produkcjach początkowych, przy trzy bądź czterokrotnie mniejszych kosztach. Dopiero w czasie zauważyłem, że hej, a gdyby to światło jakby nie było aż takie to czy to będzie zauważalne dla widza? No nie. czyli jeżeli nie będzie dwóch, na przykład dźwiękowców, tylko jeden to. Czy, tak, nie ma znaczenia. Czy jeżeli to będzie, nie ma znaczenia? I finalnie powiedzmy mamy 90, może 80% jakości, którą mieliśmy na początku, trzykrotnie mniejsze, jakby stawki za realizację, koszty realizacyjne? A obrazek jest a podobny. Nie ma to znaczenia sprzedaży no. Żadnej. Tak myślałem. Bo docelowo klient płaci za a rozwiązanie problemu, b przejście z punktu a do punktu b, albo do punktu d, ale musi być ten krok wykonany, nie? Płaci za zmianę, którą mhm. chce przejść. No dobra. Przejście do punktu b, c, d. A ile procent osób robi punkt a, czyli otwiera w ogóle maila, a ile przechodzi cały kurs? średnio statystycznie. Masz, masz na myśli, ile osób realizuje cały kurs, tak? To jest tak. pytanie. Ech, nie mamy danych twardych, bo nasz system tak zlicza a, ukończoną lekcję, że jednak trzeba oznaczyć mm, przycisk, skończyłem lekcję, mhm. albo przejść dalej. Nie każdy to robi, więc no wtedy tak, tak, to y, nie, nie zliczamy, ale z tego, co analizowaliśmy obecną sytuację, około 20% osób finalnie kończy Cały kurs. Oczywiście część kończy w połowie, okej, okay, już coś wiedzą, część sobie skacze po tematach, które tak. interesują, część nie otwiera w ogóle. Ostatnio nawet mój znajomy, który kupił kurs dwa lata temu, mówi: O Boże, przecież kupiłem wasz kurs. Ten, o ostrym. A wiesz, że zapomniałem włączyć go w ogóle? Co to, to włączy? Masz to żywotny dostęp. No kurde, będę musiał to sprawdzić, ale to jest, to jest częsta sytuacja. No i tutaj, Patryk, podejmijmy dyskusję na ten temat. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Bo ja mam pewną hipotezę i mam też pewne rozwiązanie. To daj mi, proszę, hipotezy i rozwiązanie. Postaram się albo przytaknąć, albo znaleźć kontrargument, albo jeszcze pobuszować trochę. Mm. Hipoteza jest taka, że ludzie, samo przeczytanie w tekstu copywriterskiego na landing page'u, już w ich głowie powoduje, że oni zakupią to już, jakby mają część problemów w głowie rozwiązaną, bo to zakupili. Do tego dochodzi bieżączka. Brak czasu, brak motywacji, brak dyscypliny, brak konsekwencji. I gdzieś jakieś bananerów ten temat czytałem, że po prostu samo zakupienie już jakby jest jakąś częścią rozwiązania problemu. I w ich głowach. W ich głowach. I na przykład robi świetną rzecz Natalia Ostory, która była zresztą u mnie na podcaście jakiś czas temu, bo ona założyła ten problem. Ona zdefiniowała, ej, kurczę, Oskar, przychodzą do mnie osoby, ona sprzedaje kursy zrobienia wideo. Mm -hmm. Zaczęła się liczyć lifetime value tych klientów, czyli jakby wartość życia w czasie. No i się okazywało, że jak ktoś przy raz, to nie zawsze przychodził drugi raz, no bo tego pierwszego nie skończył. Więc ona wprowadziła kursy z mentorami. Kursy z mentorami, w których mentor jest taką osobą, która prowadzi zarączkę. rączkę, mm -hmm. daje czegoś pracę domową, masz jakieś, nie wiem, live, y, webinary, cokolwiek. I to jest coś, na przykład, co ja chcę u siebie przetestować. Taka bo kohorta. Taka... Taka grupa wsparcia. W sensie okay. oni mają grupę wsparcia gdzieś tam, nie wiem, na jakimś komunikatorze, mhm. ale też jakby jest osoba, która koordynuje. A nie wiem, dwa razy w miesiącu zdzwaniacie się i masz takiego nauczyciela nad sobą. No bo ten schemat nie jest jakby człowiekowi nieznany. On go zna ze szkoły. Mhm. Jakby nie ma kontroli, nie, ma, nie, jakby nie odrabiasz prac domowych, nie robisz progresu. Nie ma bata, nie? Nie ma bata. Może ten bat jest jakby właśnie czymś potrzebnym. No, patrząc na przykłady wielkich przedsięwzięć typu, wiesz, Apple czy, czy Tesla, no to też widzimy, że tam ten bad między innymi nad pracownikami był, co pokazuje, że jednak bad w większości przypadków robi robotę. Czy jest moralny, czy nie jest moralny, to jest inna sprawa, ale robi robotę. Więc zgodzę się z tym, że podejście pod tytułem, hej, no masz, rób co chcesz, nie, nie jest najlepsze. I też... samo nawet dla ciebie, mi się wydaje. Myślimy o tym, mamy pewne pomysły, co robić, żeby Eee, nasi kursanci jednak to przerabiali. Mam pewien pomysł kontrowersyjny, który być może wprowadzę, być może nie. I nie wiem, czy go zdradzać. Mi już go zdradziłeś, Hanna Tak, weź tak, ty wiesz, ale nie wiem, czy oficjalnie no, to jest zdradzę. No, super, w sumie, nie? ze stanu. Ale dobra, do zastanówmy się. Dobra, okay. zastanówmy się. Co by było, gdyby klient, kończąc kurs, dostawał 25% na przykład zwrotu no, ze zakupionego kursu. Nie masz. Drugi kliencie, masz takie odira, nie kupujesz za tysiaka, mhm. przejdziesz w ciągu dwóch tygodni, tam test musisz zdać, a zdasz go, jeżeli obejrzałeś wszystko, dasz pracę domową jakąś, którą dostaniesz jakieś i do zrobienia, mhm. no i dostajesz przelew nie? 250 zł. Tak sobie. Bałbym się w naszym kraju tego, że ktoś to wie, zrobi przez jakiś AI, aby po prostu zapłacić mniej. Mhm. Choć z drugiej strony tak się robi w Stanach. Masz te. 30 days by guarantee. W sensie mm. to, jest norm, to jest norma. Um, tylko ja nie wiem, na, czy jakby na edukacja w naszym kraju jest na takim poziomie, że ludzie są świadomi tego, że czy nie chcieliby robić takich cebulackich numerów, że tak się wyrażę, czy by, czy by jednak podeszli Okej, okay, ten kurs dał mi wartość. Ale styl, zauważył, że żeby nawet zrobić cebulacki numer, muszą się napocić, muszą coś zrobić, muszą jakoś Mogę, nie, trochę w temat chcieć. wejść. nie? Ja wiem, to dyskutujemy, jest nie wiem, stary. Tak, bo to wszystko idzie w dobrej wierze. To nie chodzi, żeby tylko oszukiwać. Bo chcemy, żeby ludzie przechodzili większą ilość rzeczy, bo ten, ten, to, to rzecz też jest u mnie na masterclassie. Jak sprzedałem masterclassu 350, do 350 osób, to już nie pamiętam ile, bo tego dokładnie, ale ze 20-30% tego w ogóle nie otworzyło. Hmm. A ja zrobiłem godzinę, godzinną merytorykę, Nie puściłem kursu sześciogodzinnego. No, nawet taka krótka. No bo ja stwierdziłem, że właśnie przez ten problem nie otwierania tego, ja nie będę wpuszczał dużych formatów, tylko krótkie. A co gdybyśmy, gdybyś ty, gdybym ja, nawet przy płatnym produkcie dał informację, okej, okay, ale na przykład musisz przerobić pierwszy moduł w ciągu tygodnia. No po, ciekawe, nie, ciekawe. potem możesz obejrzeć jakby całość, nie? Ale musisz, bo inaczej tracisz dostęp do kursu. Po. Ale tak? nie, żeby po prostu i tak podpisujesz, jak to przedstawić, czy w ofercie, e, co to nie chcę, A z drugiej strony, no to byłby jakiś Oprac wyróżnik. komunikacyjnie, tak. To jest chyba dobre, bo wtedy rzeczywiście klient, który by już poznał, jeżeli dostarczasz fajną wartość i by zobaczył w pierwszym module, ej, co Oskar, to, to by się wkręcił. Cał całkiem Dobrze gada, wchodzi dalej i potencjalnie, jeżeli stwierdzi, że coś naprawdę dajesz dajesz mięso, mówi: Oskar, ja chcę więcej. To jest fajne. I on nauczy się więcej, potem kupi od ciebie jakieś inne produkty. Jakby wszyscy są w tej sytuacji wygrani, w, wdroży te rzeczy w, swoje, w praktyce, w swoim biznesie. Brakuje tej konsekwencji, dyscypliny. To jest naj, największa rzecz, z której się, która się spotykam z swoimi klientami, że ludzie potrafi, po prostu nie potrafią tego zbudować w sobie. Bardzo mało osób potrafi Wewnętrznego bata, o tym mówisz? Wewnętrznej dyscypliny po prostu, że jakby codziennie no, robisz... Dyscyplina to też trochę bat, który tak. sobie sam nakładasz. Jak nic nie musisz, nie musisz o ósmej wstać, to co zrobisz, żeby samemu powiedzieć, hej, ja wstaję o ósmej, to jest bardzo ciężkie, ja widzę to po sobie. I wydaje mi się, że jakby to, co widzę też, u, co czasami działa, to jest powiedzenie publicznie czegoś, nie? przy edukacji. Hej, słuchajcie, nie wiem, kupiłem kurs o produkcji muzyki, w ogóle przejdę go, będzie fajnie. Nie? Jeżeli ktoś potem do nas zagada za tydzień, hej jak ci idzie, bo, bo tak mówiłeś, powiemy, że kurde jeszcze nie zajrzałem, to jakiś mały wstyd pojawia. Więc jak ktoś ma z tym problem, żeby coś zacząć, to widzę, że fajną strategią jest powiedzenie publicznie, że coś zaczynam, coś próbuję. Wsparcie. I jakby w ogóle zapytajcie mnie za dwa tygodnie, tak. za trzy, jak mi idzie. Tak. Nie? No tak, w ogóle wsparcie, to jest jakby, uważam, ja na przykład robię ten swój produkt, to ja potem ludzi zapraszam do zamkniętych grup na WhatsAppie, gdzie oni mogą sobie też wymieniać wiedzą. Jak na przykład widzą komunikację, że hej, skończyłem moduł pierwszy, no to automatycznie kolejni mogą się. Tak, mogą się wymieniać spostrzeżeniami. A ja zrozumiałem to, ja nie zrozumiałem tego. Więc to taka naszy, nasza rozkminka, jeśli ktoś tworzy produkt cyfrowy, może coś z tego zgarnie. Miejmy nadzieję, tak. że chociaż że ja Konferencja z Buta e-commerce to projekt, który powstał w mojej głowie już jakiś czas temu. Jako prelegent dużej ilości eventów e-commerceowych, marketingowych brakowało mi takiego eventu, który będzie bezpłatny, na który będzie mógł przyjść każdy i będzie to event, który będzie niezwykle merytoryczny i kaloryczny w wiedzę. Brakowało mi eventu, w którym Cała prawie agenda będzie wypełniona praktykami, praktykami mniejszymi, większymi, którzy przeszli od punktu A do punktu B i chcą się podzielić swoją historią oraz tym, w jaki sposób im udało się dokonać pewne rzeczy. 19 września o godzinie 10 startuje konferencja z Buta e-commerce. 12 prelegentów, niesamowicie kaloryczna wiedza. Ja będę jednym z nich oraz moi znajomi również, między innymi Mateusz Haber, który tak jak ja został wybrany dyrektorem e-commerce roku 2024 oraz odkryciem roku 2024. Chciałbym cię serdecznie zachęcić, bo event jest bezpłatny, tak jak cała moja działalność w internecie, staram się dawać dużo darmowej wartości, żebyście mogli uczyć się na błędach oraz inspirować się od praktyków. 19 września, godzina 10. Konferencja jest współorganizowana razem z Choperem oraz Samba AI. Ja wychodzę z założenia w ogóle, że jestem w stanie powiedzieć całą wiedzą, ktoś może zrobić sobie kopię i wklej, bo to i tak niewiele zmieni. Nie wiem, jakie jest Twoje podejście w Stanach. Tak niewiele jest. zmieni, co to znaczy, że niewiele? Niewiele zmieni, zmieni że. Zobaczcie, bardzo dużo się wiedzą nawet z e-commerce'u. Case studies pokazuje. I teraz będziemy robić w ogóle cały e, case studies, jakby sprzedaży tego masterclass'a. Punkt po punkcie z kasu, to wszystko jest wypisane. no bo. Ja wychodzę z założenia i to jest moje podejście takie amerykańskie, że im więcej włożysz w rynek, tym więcej z niego wyjmiesz. I to, że ktoś zobaczy jakiś jeden schemat, on i tak tego nie przekopiuje i nie, nie stanie się na twoją konkurencję, bo trzeba mieć budżet, znajomości, network. Plus nie jest z tobą, nie? No, no więc that's... jakby, więc im więcej wrzucisz w rynek, tym więcej dostaniesz. To jest moje podejście. Ale jest, jest w Polsce taka mentalność, że a kurde, oni się dowiedzą, jak to robimy. Jest Taka mentalność u części twórców. Myślę, że to jest pełne zdanie. Tak, do, dość, dość dobrze to powiedziane. I zauważam, że mm, mamy fajny przykład, że twórcy, którzy na przykład, mają już swoje książki w jakimś temacie, powiedzmy, nasz kurs często jest podobny treściowo do tego, co jest już w książce i był strach. No czy ktoś to kupi? Przecież to już ludzie wiedzą. Okazywało się, że ludzie chcą jeszcze raz to być może sobie utworzyć i w innej trochę formie, w formie wideo. I to, co też jeszcze mogę wspomnieć, to fakt, że dajemy od siebie po prostu 100%, jakby mówimy, dajemy kawę na ławę. Hej, tak jest, tak jest, to działa, to działa u mnie, to działa w moim projekcie na przykład. Sprawdźcie u siebie. Nie tworzymy sobie konkurencji. Tworzymy sobie w takim przypadku osoby, które jakby do koszyczka ich już coś włożyliśmy, więc czasami być może w przyszłości będziemy mogli wyjąć. Tak to działa w potrzebie. Dwa, to, co mówisz, że. To nauczyłem się teraz y, w ostatnim roku, że to nie działa tak, że przeczytam sobie Aleksa Hormoziego, zrobię Ctrl C, Ctrl V. I wow, miałeś rację, Aleks. Tak. To działa świetnie. Nie, część tak, część nie, bo są OK, to jest Polska, bo to jest taki produkt, i nie wszystko działa. I nauczyłem się tutaj, że są pewne czynniki, tak jak szczęście, znajomości, y, odpowiedni czas, budżet. budżet i pewnych rzeczy nie zawsze przeskoczymy jakby, tak. bądźmy świadomi, że kontrolce kontrolował to jest zgubna w ogóle strategia. Tak. Można sobie coś wziąć i z tego z jakby no ja tego tak może się kop kopiówkę robić cały czas, bo to wam pomoże w niektórych segmentach, ale to nie, nie, nie to, to nie tego, jest chosło, nie? Tak, tak, tak. Hormozy to w ogóle uwielbiam. Ja Też bardzo... kurde lubię go się strasznie. To jest, to jest bezpośrednia komunikacja. Never skip the search. Uwielbiam ten tekst, który on mówi. I tego czapeczka. Tak. I w ogóle pełen luzik. Pełen luzik. Myślę, że grubą kreską możemy oddzielić nasz taki brainstorm na czym produktów cyfrowych. Jeśli ktoś chce się dołączyć w komentarzach, to serdecznie zapraszam. I przejdziemy do tematu, który jest dla mnie też interesujący i myślę, że on trochę będzie taką dyskusją, bo ty współpracowałeś z dużo ilością twórców, ja współpracowałem z dużo ilością twórców, ja głównie instagramerów, youtuberów. Ty też miałeś osoby publiczne, piłkarzy, muzyków i zawsze jest takie pytania na szkolenie, Oskar, jak ty się do nich dostałeś? Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś, Patryk? Po pierwsze, trzeba zdobyć numer, do tak powiem, największych, najgrubszych ryb do menadżerów, bo bezpośrednio będzie bardzo, bardzo ciężko. Więc to często bywało tak, że nie, nie pamiętam jak, ale udawało mi się do, otrzymać te kontakty do menadżerów, bo one są dostępne gdzieś u kogoś. Nie zawsze publicznie, hmm. ale da się do nich dostać. Na pewno. Kolejna osoba, którą znacie, którą korzycie, może mieć dostęp do, do telefonu, do menadżera. I tam warto przygotować się do, do rozmowy, żeby nie podchodzić do niej z punktu, hej, ja jestem malutki, wy jesteście wielcy, ja bardzo proszę, ja błagam. Bo to nie hmm. zadziała, bo takich, ja, malu, ja malutki, ja proszę, tam jest dziesiątki, setki, no nie? Proszę, udostępnijcie to, dajcie mi znać, a mogę autograf. Nie. Po pierwsze, podejść z pozycji partnera. Cześć. W ogóle macie tutaj społeczność, macie swoją markę. Ja mam z kolei wiedzę o sprzedaży, mam ekipę filmową, mam strategię, mam pewien pomysł i z połączenia z tych dwóch równoważnych sił stworzymy fajne działanie. Jeden plus jeden, jeden plus jeden to jest trzy, a nie dwa. Okej, okay, okej, okay. let's talk about details. I to, co zauważyłem, to e, to podejście działało plus chyba trochę. Moje podjaranie mega tym pomysłem i jakby to, w jaki sposób o tym opowiadałem, to jak prezentowałem, to, że miałem case z Ameryki, z zachodu. Zobaczcie, to tak wygląda, nie? Masterclass, w ogóle coś podobnego zrobimy. To będzie pierwsze w Polsce. Jak my tego nie zrobimy, to ktoś inny to zrobi, więc to możecie być Wy albo ktoś inny. Więc mm -hmm. chcecie być tymi pierwszymi? FOMO. Trochę tak, ale może nie, nie bardzo ofensywnie. Ale zajaranie, pasja podczas. Tak. Jak, bo ja wierzę, wierzyłem, wierzę. Że to jest dobre, co robimy, i, i to, jest, to jest fajne, i to mnie gdzieś rajcuje ta współpraca z tymi osobami, których bym pewnie nie miał. Sposobności poznać w innych warunkach. Pamiętam z Elą Zapędowską do dzisiaj plan filmowy z nią i okazała się fantastyczną babką, aby naprawdę wspaniałym człowiekiem, serdecznym, dobrym, z poczuciem humoru, z dystansem do swoich pewnych już zdrowotnych przygód, tak to nazwijmy. I to, co jeszcze was zachęcam, to zapoznać się z metodologią Chrisa Vossa. Chris Voss to jest gość od negocjacji. On negocjował, jak byli terroryści w różnych sytuacjach, to on był ten, co razem ze FBI kooperował i on negocjował bardzo ważne rzeczy, nie? zdrowotne i jakby życiowe. I on kilka książek napisał o tym, jak przenieść te aspekty negocjacji do biznesu, do relacji prywatnych. To są fajne rzeczy. Na przykład taka jedna rzecz Jeden tip, bo nie chcę się tutaj rozgamawiać mm. przy tym y, temacie. E, jest jedno magiczne słowo w negocjacjach. To nie zabraka dobra. To słowo to jest fair. Jeżeli zapytasz się odbiorcy, hej, mam taki pomysł, taki podział, nie, 60-40, czy, czy u ciebie to jest fair? Jeżeli na jakimkolwiek poziomie rozmowy, konwersacji to słowa potwierdzi, potem się już z tego nie wymiksuje. Bo jeżeli on to by musiał zaprzeczyć swojej moralności, nie? Skoro coś jest fair. Według niej, potem ona z tego się chce wymiksować, mm -hmm. to chce się wymiksować z czegoś, co jest sprawiedliwe, i sama przyznała. Więc ludzie nie wymiksują się z tego, co, w większości przypadków, z tego, co potwierdzili słowem, że to jest fair. Świadomie zawsze to mówię, ale nie wiedziałem, że to jest jakaś technika. Już zmieniłem ci, może wiesz, postrzeganie tego tak. słowa, co. Tak, ale nie, fajnie, fajnie to brzmi. W ogóle fair deal powinny być w tych działaniach, no bo ja robię te torebki, w kolekcjach ty robisz te produkty, i dwie strony muszą czuć się po prostu, że jest to sprawiedliwe. Ale nie każda współpraca jest miła i przyjemna. Co ty gadasz, naprawdę? No ja miałem kilka takich nieprzyjemnych, Niemożliwe. ale jestem strasznie ciekawy twoich. Co było? Bo, bo nie chcemy tu zdradzać z kim, prawda? Jasne, jasne. Ale dlaczego tak niektóre współprace no nie wiem, czy kontentowo, czy dlaczego, dlaczego nie wyszły? Czynnik ludzki jest czynnikiem, na który mam najmniejszy wpływ. To, to dobrze wiem. Nie możemy zadbać o wszystko, ale na czynnik ludzki nie zawsze. Była sytuacja, gdzie ekspertka, którą mieliśmy mieć, mieliśmy z nią robić kurs, nie pojawiła się na planie, o. gdzie było opłacone wszystko, nie? ekipa, lokum, ja czekałem na planie, nie przyjechała ta ekspertka, a nie miałem w umowie kar za takie coś, bo stwierdziłem, że po, po co takie rzeczy, to ludzie przecież, to jesteśmy dorośli, nie przyjechała i tak powstał mój kurs. Sztuka mowy, który jest dostępny, bo stwierdziłem, ej, słuchajcie, zostańcie, 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 coś, coś wymyślę. Coś... I wziąłem sobie z głowy wszystkie rzeczy, które miałem w szkole teatralnej. O wymowie, impostacji, o oddechu. Mówię, mm -hmm. dobra, y jedziemy z tym, nie? I nagrałem cały kurs, cztery moduły o sztuce mowy, właśnie w przestrzeni, gdzie mieliśmy realizować kurs z panią X. Tak ją nazwijmy, ale prawda jest taka, że trochę staram się być. Y relacyjnym kameleonem, bo mamy naprawdę różne jednostki, bardzo ciekawe, tylko niektóre mają charakter łagodniejszy, niektóre trudniejszy, a z każdą trzeba się umieć komunikować. Czasami są to bardzo przyjemne komunikaty, Ej, super, wyszło nam, W ogóle, super, w ogóle miliony do podziału, wow, wow, a czasami jest hej, trochę nam nie wyszło. Smutno. I, y, ale to niczyja wina, jakby zrobiliśmy tak, tak. tak, wszyscy, i różne są odpowiedzi, więc to, co ja teraz jakby rekomenduję, to mieć świadomość tego, że jeżeli nam z jedną osobą nie wyszło, to nie jest jakaś stała pod tytułem. To ja nie mogę z nimi gadać, nie umiem w ludzi. Nie, po prostu z tym konkretnym człowiekiem się nie nabraliście. Spróbuj z drugim i z trzecim. To jest zawsze inna przygoda intelektualna. Ja? Uwielbiam um, no. ją. Jeszcze raz. Nie nie, nie, nie słyszałem. Czemu ja słyszałem? Ja już miałem w głowie melodię. Ja uwielbiam ją. Ona też to, to <laughs> tak, Dlaczego mam to w głowie? Przerwałeś, bo chciałem zaśpiewać. E, wiem, przepraszam. A może powiedz. No, nie, nie śpiewaj. Powiedz, powie, co myślisz. Ja. Mam nową zasadę. Kiedyś, zanim nawiązałem z kimś współpracę, no to to wymieniałem jakieś maile, jakiś call, e, video call, a teraz tylko i wyłącznie kawa. Ale kawa, która jest kawą, gdzie się musimy poznać, a nie gdzie od razu gadamy o biznesie. Hmm. Tą zasadę przypadkowo wprowadziła nasza wspólna znajoma. Wspólna nasza znajoma. Mamy wspólną znajomą? Z którą robimy wspólne, ty robisz produkty, ja robię produkcję. Nie zdradzisz, kto to jest, czy zdradzisz? Nie, Ola Pakuła, która jeszcze też była mi w podcaście i ona zaproponowała taką kawę. Kawę, gdzie sobie siedliśmy, pogadaliśmy, tam nie było mowy o produkcie, tylko o naszym podejściu w ogóle do biznesu, do życia. I dopiero potem wszedł wątek produktowy i to jest ciekawe, że nie zawsze warto od razu grać o biznesie, a czasami po prostu wyczuć, czy mamy wspólne flow. Prawda jest taka, że kiedy mamy wejść z kimś w długotrwałą relację biznesową, no bo to czasami trwa, nie? Jakaś to, trwa, to, trwa. to się może dużo wydarzyć. I zgodzę się z tobą, że ta intuicja początkowa pod tytułem Nie czuję tego gościa albo. Chyba czuję tego gościa, ma kolosalne znaczenie. Ja przyznam ci, że też, że miałem sytuację, że spotkałem się z kimś na takie kawy. To by hmm. czasami były śniadanie, czasami obiady, czasami kawy. I w tych pierwszych 5, 10, 15 minutach już miałem w głowie jedną myśl. Boże, nie chcę bardzo z nim nigdy pracować, nie? Tak. Ludzie, zabierzcie mnie stąd. Chociaż nie, chociaż godzinę pobędę, żeby nie wyjść na osobę, która ma tak. ludzi w dupie. Dobra, tak. będę udawał, dobrą do złej gry, ale już wiedziałem, że nigdy w życiu, za żadne skarby. A były sytuacje takie, że mówię, cholera, szkoda, że tak szybko się skończyło. Jeszcze bym pogadał, ale tak. dobra, czas goni. Tak. Łatwo jest wyczuć niektóre rzeczy. W Warto raz. jest wyczuć, kto nam leży, no bo znamy swoje potrzeby. Tak. Wiemy, czego potrzebujemy, to współpracy z drugą osobą, więc tak, to jest proste stosunkowo. Nie za wszelką cenę, bo są też, ja miałem przypadki, w których miałem współpracować z dużymi twórcami, ale tam po prostu nic się nie zgadzało. Deadlines, komunikacja, No Czyli niby potencjał niby już, duży, potencjał ale, duży było ale dużo, ale, brak, ale po drodze. Ale brak organizacji. Bo influencerzy to influencerzy, a nie biznesmeni. Totalnie. I to jest największy problem. Za szybko dochodzą do czegoś i nie dochodzą pracą biznesową, nie mają jakby e, takiej kultury pracy. Tylko dobijają się zasięgów często. Nie mówię, że to jest każdy przypadek, ale często takie sytuacje są. Jest duży zasięg, łatwość, jakiś algorytm wybił, i nie za bardzo rozumieją strukturę organizacji pracy. Przecież co nie po prostu w stanie sobie się potem dogadać z biznesmenami. Na przykład nie rozumieją, ile kosztuje drugą tak, osobę spóźnienie, tak. albo tak. odmowa czegoś dzień przed, nie? że to tak. nie jest tak łatwe. Tak. A jeśli już jesteśmy przy twórcach internetowych, Patryku, to, to czy są tacy? Którzy, jak patrzysz, to otwiera ci się taki duży nóż w kieszeni i mówisz: Chryste, panie, dlaczego ta osoba to robi? Oskar, wszyscy są świetni na polskim rynku. Nie ma żadnych osób, które działają potencjalnie, wydawałoby się pozytywnie na naszą grupę odbiorczą, a potem się okazuje, że skutki są katastrofalne. A mówiąc... Może, jeszcze przerwę, może bez. Wskazywania, a opiszemy tę osobę, o ty e, można myśleć. Czy myślić? jest kilka osób, których. Znaczy jest kilka osób, których ja nie trawię, ale nie trawię. Nie rozumiesz? Czy nie z prostego powodu. Mm. Powiem, powiem, powiem to wprost. E, byłem na początku drogi, jestem już teraz trochę dalej, więc patrzę na to z dwóch perspektyw. I wiem, że gdybym był na początku drogi, to mógłbym ułykać, jak pelikan to wszystko, co mówią. Bo to by mi bardzo pasowało, bardzo by mi leżały te slogany i te rzeczy, że, a zrobię to i to, to się uda, zrobię to i to, to się uda, to dzięki, że tak mówisz, nie? Fajnie jest wierzyć, że to ma sens. Teraz wiem, że to zupełnie tak nie działa. To jest, to jest często bullshit, to, to nie, nie tędy droga, i wierzę głęboko, że mm, pewne osoby na początku swojej drogi biznesowej, nie tak to nazwijmy. Mhm. Będą bardzo rozważne, to znaczy, będą stawiały dużo pytań. Czy na pewno to, co ta osoba proponuje, to dobre rozwiązanie. Czy na pewno, jak ktoś mówi sprawdzona strategia, dzięki temu będziesz najlepszy. I 200 osób komentuje, chcę, chcę, chce, powiedz mi. I co to 200 osób będzie rzeczywiście najlepsze, bo wprowadzi dokładnie tę strategię, to tak, to tak nie działa i chciałbym. Albo 50 najlepszych huków na Twoją rolkę. Napisz rolka. A za tydzień jest 40 innych huków i te są już lepsze, nie? a za tygodnie, tam to jest nieaktualne. Teraz mam w ogóle najnowsze odkrycie. Kiedyś były wirale, teraz wirale są bez sensu. Miejmy, miejmy głowę wszyscy na karku i, i jakby, to też mówię jakby w swoim kierunku, nie? że oglądacie to, to też nie myślcie sobie, o Patryk, to pewnie już tak w ogóle wszystko, nie. Też podważajcie wiele rzeczy, nie, nie, nie zgadzajcie się z pewnymi rzeczami. To uważam, że jest wielka, wielka wartość że ludzie mówią, a dlaczego? Tak? A, a pokaż. Tak? A, a czemu tak myślisz? Jakby czym to podpierasz? Ty mówisz to, bo to wiesz, z książki, czy to przeżyłeś? A przyznaj się do błędu. To myślę, że każdy kurde gdzieś znajdzie błąd. Ja też nie miałem z tym Ale nie, chodzi mi, żeby te osoby się przyznawały do błędu, bo ten Instagram nie jest tylko Successful Life. ja uważam, że... Mówisz, żeby pokazywały też czarne strony tak, po prostu, że rzeczywistość. Rzeczywiście, no, prawdę, prawdę no Tak. Tego A. mi brakuje najbardziej. Wiesz, co mnie boli? Jakby mam komunikaty od powiedzmy ludzi na początku drogi, bo czasami też mi się zdarzają mentoringi i rozmowy, że hej, słuchaj, ta osoba, chyba e, kobieta, dawała mi takie i takie rady, e, dawała posty, że musisz zrobić to, to, to i wszystko robiłem. I wiesz co, ja już nie mam siły, bo robię to i robię to i robię przez cztery miesiące, już nie mam czasu w ogóle i, i dla syna nie mam czasu i to mi nic nie daje. Mówię, to jest jeden duży błąd. Ty totalnie zawierzyłeś jakby swój rozwój wiedzy jednej osobie, uznałeś ją za jakiegoś guru, że trzeba się jej słuchać, że to jest jedyna prawda. E, spróbuj inaczej. Można inaczej. Można... Może też to nie jest dla ciebie. To jest bardzo ważna rzecz, która... Może się nie czujesz powiedzieć. tego. Tak. Rzeczy nie są zero-jedynkowe. Ja też na przykład wiele rzeczy wiem, że prawdopodobnie są dobre, ale nie są moje. Ja, ja nie chcę iść tą drogą. I... Wiem, że my przed spotkaniem powiedzieliśmy sobie, że mo może warto było pewne rzeczy tutaj wypunktować dosadnie, wręcz wspomnieć z nazwiska. Ja bym chyba finalnie nie chciał tego robić, bo myślę, że osoby, które mają łeb na karku, mogą pewne kropki już połączyć. połączyć. I to też jest smaczniejsze. Tak, zresztą ja te kropki już kiedyś stawiałem w innych podcastach, więc jak ktoś słucha mnie długo, to na pewno dobrze łączy te kropki. A jak kiedyś wspomniałem tą historię na Instagramie, to około 300 osób połączyło te kropki, więc... Zapraszamy Sherlocków do tak, szukania tak. kropek. Zakończmy tym, że nie wszystko jest czarno-białe. I strategie, które przedstawiane są przez guru Instagrama. Przed użyciem zaboznać się z treścią ulotki, tak, tak. Tak, dokładnie. Hmm. Ha, mamy dużo takich ciekawych tematów wypisanych. O, dawaj. Muszę zastanowić się, od którego bym chciał zacząć. Oddawaj sobie od sobie od góry lecimy. Po co ci byli inwestorzy? Good question. E, dlatego, że ja byłem na początku biznesową amebą. Ale nie mówię to, żeby się obrazić. Jakby amebą, że nie wiedziałem, mal maluczki nie wiedziałem nic. Miałem tylko pomysł e, i wiedziałem, że tym moim wyróżnikiem po prostu jest jakość produkcyjna i jakby potrzebuję tych pierwszych, pierwszego zastrzygu pieniędzy, żeby dowieść ten. E, dowieźć ten materiał najwyższej jakości, bo myślę, że takie osoby, nie wiem, właśnie typu Ela Zapędowska czy mm -hmm. Igor Herbut, nie zgodziliby się, gdybym powiedział, chcę zrobić taki kurs online przed kamerką, siedzimy, nie. Ich też kupiła wizja tego, że to było filmowe. Po drugie, chciałem jednak zacząć to z kimś, to, był, to jest mój pierwszy biznes ever w życiu. Jeżeli pytasz, jeszcze potem dopowiesz mi, czy tak bym zrobił dzisiaj, czym szkoł inwestora, nie, teraz bym nie szukał. Jestem już w innym miejscu, wiem trochę więcej, wiem, że są inne sposoby na zabranie Kasy niżeli mm. po prostu inwestor, ale w tamtym momencie życia e, nie widziałem innych opcji na stole, więc nie żałuję niczego. Czy to mm. cię satysfakcjonuje moja odpowiedź, czy jeszcze chcemy podrążyć? Mm, satysfakcjonuje mnie, choć e, jest to dla mnie ciekawe, po prostu, bo ja byłem wychowany w takiej kulturze zero wspólników. Tak? Jakby no, żadnych wspólników nigdy. W sensie pewnie to się brało z tego, że może. Oszukać tak, e, tak. ja dalej tę zasadę wyznaję, że ja lubię być tym osobą na górze i ja. Nie wyobrażam sobie mieć kogoś na tym samym poziomie decyzyjności, co ja. W sensie, no, w firmie rodzinnej jest tak, tak, ale to jest tam, tam mamy mediatora międzypokoleniowego, który nam to, to układa. Prawdę? Tak. Gruby temat. A to jest super pomocne. w ogóle jedna z lepszych inwestycji. Mediator międzypokoleniowy. I jak chcesz coś tam biznesowo się skomunikować. To chcesz z... Szwajcarią mówić, tak, 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 wy tak, to macie ten. I w sensie, tylko to musi być zaufana osoba. Okay. Um, ale ja, jakby ciężko by mi było. W sensie, no to jest moje, to jest moje, to jest moje osobiste, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nawet powiem ci wprost, że, żebym, żebym miał że nie masz coś... pełnej decyzyjności. Tak, że ja, ja lubię się ja lubię słuchać ludzi, ja lubię płacić mentorom, i lubię jakby zdradzać pomysły, ale finalnie do <todgłosy> lubię podjąć ja. I to super, bo to jesteś ty. To jest Twój tak, model. Tak, nie? Tak. Są osoby, które chcą mieć 50-50, a są też takie, które chcą mieć mniej, bo wszystko byle nie odpowiedzialność, nie? Mm -hmm. Kwestia jest dobrania swojego modelu biznesowego pod, pod swoje własne tak. potrzeby, tak mi się wydaje. A ty się czujesz dzisiaj dobrze w tym wszystkim, co robisz? Y Widzisz y zajawkę, jaką miałeś w spasie o oczach, które mówiłeś na samym początku i Frankowskiemu? Czuję, że jestem większym pragmatykiem niż wtedy. Mm -hmm. Wtedy, y teraz trochę edukacji online już wiem. Znam jej blaski, znam jej cienie. I myślę, że mam, i to też komunikuję jasno, mam w sobie energii na 4 i 5 lat, jeszcze maksymalnie w tym temacie edukacyjnym. Ja też zawsze mówiłem, że moim marzeniem jest jednak film i produkcja filmowa, i wierzę, że ten biznes, i jakby teraz pochłonięcie się tematem edukacji, jest jakaś element mojej drogi. Nie. Mm -hmm. e 30, teraz do 35 może roku życia będę chciał zrobić to najlepiej, jak potrafię, dotykać edukacji, bo czuję się w tym mocny, ale to nie jest coś, gdzie budzę się i po prostu, wiesz, tak jak mam, mam z planem filmowy. Ja na plan filmowy, to po prostu czuję mm -hmm. ekscytację w każdym centymetrze mojego ciała. Tu po co bardziej pragmatycznie, excelowo. E, hej, słuchajcie, droga Ekipo, co robimy? lepiej, gorzej, więc e, zaczynam mieć zdrowy, zaznaczam zdrowy, żeby nie myśleć, że mam to wszystko gdzieś. Zdrowy dystans. Jest to firma, którą prowadzę. Jest to projekt, który dla mnie jest bardzo, bardzo ważny, również emocjonalnie. Ale to nie jestem ja. To jest jakiś element, tylko i wyłącznie mojego życia. A długo pracujesz? To znaczy, ile pracujesz dziennie? Cię, ile pracujesz dziennie? To zależy, oczywiście. Są dni takie jak um, jutro, gdzie na przykład cały dzień nagrywam jakby swój, swój kolejny kurs plus jeszcze mam komuś Jeśli można wiedzieć. Dobrze. Materiał sponsorowany. No, to będzie kurs o skuteczny lejek sprzedażowy. Bo jednak zrobiłem ich. Kilkaset, e, więc wierzę, że wiem, jak sprzedawać webinarem, auto -webinarem i innymi lejkami będę chciał tą wiedzą się podzielić. Była już przed sprzedaż, więc teraz dostarczę. autobinary auto widziałem już jest taki. Tak, auto też mamy ich, mamy ich sporo, bo jednak y, chciałbym robić webinary z ekspertami bardzo często, mm -hmm. ale jak domyślasz się, ich dyspozycyjność nie pozwala na realizowanie tego tak często, mm -hmm. jak bym chciał, dlatego pojawił się pomysł auto-webinaru. A pytanie, które zadałeś, brzmiało jak? Hm, żebym ja to wiedział. Pytanie było, jak by na, był na Twój dzień pracy. Ile pracujesz dziennie? Jak na Twój dzień pracy? No bo mamy taką energię w ciągu dnia. Mm -hmm. taką. Nie, nie taką. Nie mamy taką. Nie mamy takiej. Jeżeli wiem, że będę prowadził czerwony webinar, gdzie daję sobie 200% po prostu energia tryska, no to wiem, że ja nie mogę tylu tak. energii, a tyle, tyle spożytkować wcześniej. Więc staram się zrobić to, co jest konieczne, potem dać sobie przestrzeń, żeby potem móc wystrzelić. Więc do. do... Precyzyjnie mówiąc, patrzę, co mnie dzisiaj czeka, jakie zadania, wtedy patrzę, ile to powinno zająć, żeby to miało sens. Że to jest kwestia mailingów, po tematycznych zespołów, z, tematów z zespołem, 8 może być godzin, czasami 6, czasami 5, czasami 4, czasami zero jeżeli czuję, że jestem dzisiaj totalnie bezużyteczny. To jest, i to właśnie... jest dzień regeneracji. Tak. Kiedyś myślałem, że to jest, boże, Patryk, ale w ogóle tracisz tyle cennego czasu. Nie, ja go. Zyskuję, bo dzięki temu jestem tutaj zdrowy, jestem czysty i mogę dalej pracować, mogę dalej funkcjonować. Wyznaczanie strategii jest najważniejsze. Tak. I musisz mieć czystą głowę do tego. Taką lekką, zwiewną chmurkę w głowie. To bardzo rzadko się zdarza, żeby mieć taką leciutką głowę, przyznaję, jakby, bo to znaczy, czym jest leciutka głowa? Nie. nie, nie, ob, nie ja mam tu nie nie obarczona wyzwaniami, problemami. Czym jest luźna głowa, nie? Leciutka. Właśnie, ja nie wiem. Ja mam tu leciutką głowę codziennie o piątej przez półtorej godziny do dwóch. Potem już nie mam tej leciutkiej A to głowy. Tak, sprawdzić sobie, mówisz, kurde. Jak nie ja... czuję, że wtedy jestem jakby na innym poziomie w ogóle rozkminy. Ciekawe. Nie wiem, to jest też ciekawe. W ogóle wstaję, jestem wyspany i od razu wedle strategii. Do kompa? Od tak, Hormoziego, półtorej godziny o piątej. Z, z, w sensie z łóżka. W złóżka. łóżka, Tak, w ogóle to toż szalone. To jest toż toż mega jest... szalone, ale tak robi Hormoz też. Ja mówię, kurde, sprawdźmy to. I to jest super. A ja w się sensie, te półtorej godziny robię prawie wszystko. To jest Ale jakby laser. I jeszcze to robisz w łóżku. Tak, w łóżku. Ja pierdzielę. To ja mam zasady z kolei. To, to jest fajne, bo widzimy, że każdy musi do siebie To jest stosować. nowe, ja tego że nie robiłem wcześniej. wcześniej do, to w, w ogóle już. nie ma wstępu laptop do łóżka. Nie? Jakby to jest strefa, gdzie dzieją się tylko dzieją dwie rzeczy na S. I one są bardzo okay. przyjemne, to wszystko. Hmm. No, wiesz, no ja to, to jest nowość u mnie, tego nie było wcześniej. Mm. A jaki, Patryku, jest twój dark? Side. Jaki jest mój dark side? Dobre pytanie. Mm. Niełatwe. Nie wiem, czy to jest dark side, bo tutaj pewnie chodzi to jest bardzo ogólne określenie, więc pytanie: czy jaka jest strona, której mało to widzi to, tę stronę mnie, czy chodzi o jakieś jakby... Każdy odpowiada, interpretuje jak chce. A, to no to jadę w takim razie po swojej interpretacji. Ja gdzieś z reguły jestem gościem, który bardzo lubi relacje z ludźmi, jakby bardzo pro nie? Spotkania, rozmowy, działanie. Ale i założyłem, że mam takie dni, gdzie kiedy jest jakiś problem do rozwiązania mocny, to lęk mnie paraliżuje. Nie? Hmm. To znaczy, zawsze uważałem, że ja mogę wszystko, że jestem ufa, kto jak nie ja? Kurde, kto, kto jak nie ja. I była sytuacja kilka razy, się raz na jakiś czas zdarza, gdzie y, wszystko mi się zamyka i muszę uciec na przykład do łóżka. Mówię: nie nie chcę świecie, idź ode mnie. Ja muszę teraz spać, tylko jestem w łóżku bezpieczny. Nie? To są hmm. rzadkie sytuacje, ale mam momenty, kiedy muszę przed wszystkim uciec, co się tylko da, bo czujesz to totalnie bezbronne. To jest taki chyba. Darkseid, o którym. Bym... No, nie wiem, no, czy to w sumie Darkseid, ale, ale rozumiem, jakby ideologię, jest to. Czekasz po prostu sobie. Sam sobie swej... zrozumiałem ten Darkseid. Tak, tak, jakby, jakby w, sam pełni sam w pełni to miał, prosiłeś. Tak. A czego się boisz? Czego się boję? Mhm. kwestii biznesowej. Dopowiem. Boję się, że na pewnym etapie okaże się, że. Moja kreatywność, moje pomysły i moje działanie nie są tak dobre i wyjątkowe, jak wierzę, że są. To znaczy, cały czas działam z przekonaniem, że jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, że jestem w tym dobry, że w jakiś sposób jest to mój wyróżnik i trochę buduję moją samoocenę i trochę buduję moją wartość, i mam strach przed tym, że to się okaże donkiem skart. Że jakieś jedno wydarzenie, dwa, zdmuchną to i zostanę bez niczego, bez e, silnej samooceny, bez szukania podparcia do, do własnej wartości. E, I to jest też ciekawostka, temat moich rozmów z terapeutą, o którym rozmawiałem, żeby ten domek z kart był jednak nie taki lekko łatwy do zbuchnięcia, tylko był na trochę mocniejszych podwolinach zbudowany. Więc tego się boję. To może nie jest o, oczywista odpowiedź. Ale jest to mój rzeczywisty strach. Ciekawe to jest na pewno. Bo wiesz, internet w ogóle jest takim domkiem skarb, nie? Trochę. Zablokują ci stronę internetową i nagle przestaje sprzedawać Czemu nie masz łabiać? na koszta, nie masz na ludzi, tak. To, to, jest, to też jest. Z jednej strony, stabilny biznes. możliwy zdywersyfikowany ruch, wszystko, ale tak naprawdę. I cię nie ma. Chyba nie ma czegoś takiego ogólnie, w ogóle, jak, albo w ogóle samogranie, no bo wiesz przecież jest gdzieś jakaś wojna się zadzieje, mm -hmm. powódź i nagle ludzie tracą dobytek swojego życia i nie wiedzą, co, co zrobić. Więc ja też mam w sobie jakąś taką gotowość, że różne rzeczy się mogą wydarzyć w życiu i czy ja będę ten projekt prowadził za 3 lata, za 2 lata, za rok, za 5, czy będę robił inne rzeczy, to wierzę, że mam w sobie tyle, Mm, zasobów, umiejętności i mm -hmm. możliwości. że kolejne rzeczy też będę robił na, na maksa swoich możliwości brzmą dobre i dadzą ludziom coś, coś dobrego. Tak, brzmi to pięknie. Oby, oby nie tylko brzmiało, nie? Oby tak również to tak się sprawdziło. A dopowiesz coś, czego nie mówiłeś nigdy wcześniej? Jako takie dopięcie klamerką. Coś, czego. Mówiłem, nie nigdy nie? wcześniej nie mówiłeś? wcześniej. Możesz zastanowić się też. Um, a. A ja dopowiem coś swojego, żebyś miał chwilę namysłu, bo to jest takie pytanie, no, w którym trzeba trochę pokrążyć po tunelach w swojej głowie. To zacznij, proszę. Ja bym chciał, żebyście osoby, które już jakiś biznes prowadzą i w sposób wam idzie, jesteście usy, usy, No ja muszę to powiedzieć. Usatysfakcjonowani. Tak. Dziękuję, panie pośle. Proszę, proszę, proszę bardzo. Um, żebyście byli zawsze czujni. W sensie jest częsty przypadek, w którym idzie nam dobrze i trochę to usypia naszą czujność. I ja uważam, że jak jest dobrze, to musi być zajebiście. I jakby to nie chodzi, żeby tam ciśnąć cały czas, ale żeby mieć pełną czujność, żeby nie odpuszczać obszarów. Czyli idzie wam marketing, to nie jest tak, że o, to chyba idzie marketing, zajmijmy się teraz sprzedażą, tylko to musi być cały czas taka pełna eksploracja każdego z tych obszarów biznesu. To bym powiedział ja, że czujność jest super istotna. Hmm. To wiesz co, to może ja Dopowiem coś do tej czujności. Mhm. Bo ona jest niezwykle istotna nie tylko w tematach biznesowych. Wiem, że to jest oczywiście core tego, tego podcastu, tych, tych rozmów, ale nie ma biznesu bez mhm. ludzi, więc powinniśmy również o ten aspekt mocno mocno zadbać. O czujność względem swoich emocji. I to co jakby nie, nie mówiłem nigdy, a uważam, że jest cenne, to. Kiedy widzimy, że nasza strategia, kiedy chcemy odeprzeć wszystkie złe emocje, czuję strach, lęk, nie chcę was, po prostu odejdźcie ode mnie, ja, ja nie chcę tego czuć, nie chcę tego czuć. Spróbować podejść totalnie odwrotnie i wziąć to w pełni, nie? Tak, okej, okay. czuję lęk, czuję lęk, czuję strach. Jest tutaj, okej, okay. to jest część mnie, to jest normalne, to jest okej. Okay. Ja jestem okej, okay. to nic złego się nie dzieje. I to jest tak potężniowanie. Czy doszłeś do tego na terapii? Bo ja tak, ale us usłyszałem w sensie. Myślę, że że... Można się domyśleć, że tak. to nie płynie. To jest, to jest z książki, którą wczoraj czytałem, tak, tylko tak. z głębokich, pewnych przemyśleń. I, I prawdy, i przyznam wam jeszcze znowu, przepraszam, że tak to jeszcze ciągnę, ale myślę, że to może być istotne. Miałem taki moment jakiś czas temu, kiedy budziłem się z lękiem tutaj, nie? W klatce piersiowej i ma pewna sytuacja i spowodowała u mnie duży, duży lęk biznesowa sytuacja. I czułem go fizycznie. I cały dzień po prostu. Jak nie chcę go, ja chcę się go pozbyć. Zadzwoniłem do żony i powiedziała mi, Patryk, ale właśnie, a może nie walcz, weź to, weź to. Jest okej, okay, weź to. Różczka. Mhm. Wszystko się zmieniło, więc zmiana strategii, jeśli chodzi o czujność, to tego nie mówiłem i zachęcam do próby. Piękne słowa. Ale zanim zakończymy, pięć prostych pytań. Nowa formuła w moim podcaście. Nie ma prostych pytań, są tylko proste Zaczynamy proste powiedzi. pytania. Teleturniej. Ulubiona książka? Ulubiona książka e, na ten czas e, to będzie biografia Christophera Nolana napisana przez Tomaszona. Ja jestem zakochany w tym reżyserze, więc polecam tę lekturę. To książka taka filmowa, rozumiem? No o, o Nolanie, nie? Okay. O człowieku, który tworzy rzeczy, które poruszają mnie do głębi, które poruszają wszystkie elementy w moim ciele, które e, są z emocją związane. Rzucię te emocje, on robi z nimi co chce, więc okay. polecam. Fajnie. Najle... Najlepszy zakup do 500 złotych w 2023? Kartingowe Grand Prix. Zrobienie... No. Mam cię, pa! Zaskoczony. Zebranie ośmiu osób i umówienie się na Grand Prix na kartingu, na, na na gokartach, na czyli najpierw trening, potem kwalifikacje, a potem wyścig, to jest lepsze niż, dla mnie przynajmniej, niż medytacja. Musisz być tu i teraz, w każdej jednej sekundzie musisz być, żeby albo nie być niewyprzedzonym, albo nie uderzyć w barierki. Dla fanów prędkości, genialna inwestycja. Dopiszmy do listy na kolejne, to na pewno. Jedna absurdalna rzecz, którą kochasz. zapach paliwa. Ja Jak byłyby perfumy, kiedyś w Krakowie spotkałem w perfumerii, nie kupiłem perfumy, to bym po prostu je od razu e, kupił i cały mój pokój biurały sobie ten wypsikał. No, to pięknie pachnie, tylko to jest chyba niezdrowe. Pięknie. Tak mała mi kiedyś mówiła. No, ale wiele rzeczy, które są niezdrowe, bardzo nas tak. racują, nie? Pytanie ostatnie. Kiedy czujesz się przytłoczony, zdekoncentrowany, co robisz poza schowaniem się w łóżku? Bo to już wiem. Epizo nie? To jest epizodyczne, to warto, warto wspomnieć. Dwie rzeczy. Pierwsza, yy, to ruszam się zawsze w sytuacji takiej, kiedy czuję, że jest coś nie tak, pobudzam się poprzez ruch, z reguły to jest po prostu siłownia yy, połączona z cardio albo padel, mega się wkręciłem w ten sport. To z tobą o padlu? Tak, ze mną Kurde, i mieliśmy się umówić. Wiesz, że ja przez dwa tygodnie szukałem w rozmowach, z kim ja rozmawiam o padlu. Bo to, to z była na rozmowa. Jest, zapomniałem tego i właśnie tak mówię, już pisałem do jednego, drugiego kolegi, mówię, stary, a z tym ja nie o padlu. Może sam gadam ze sobą, Boże, co się dzieje. Tak. Druga rzecz, to jest powiedzenie sobie, ja dzisiaj nie dam rady. To nie jest mój dzień. Jutro, jutro na pewno mi się uda, dzisiaj odpuszczam. To jest okej, okay, nie? To jest w ogóle mega rzecz po tą tak. optymalizację. Fajnie. Fajnie. Patrz na zegar, godzina 5. jesteś uh, too long? Nie, jesteś długim. Dru, jesteś, jesteś drugim najdłuższym podcastem po Franku Georgiewie, który rozmawiał ze mną o godzinę 30, ale Franek, tak to tak, tak, było krótko. Tak. Więc zdobywasz drugie miejsce. Miejmy nadzieję, że z był wyświetleń również. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mojego odcinka. Jestem ciekawy, czy pojawiły ci się jakieś pytania. Jeśli tak, to to jest właśnie moment, w którym możesz napisać je w komentarzu. Chciałem Cię także zachęcić do odwiedzenia mojej strony internetowej oscarlipiński.pl i zapisania się na newsletter. W każdą niedzielę o 9.00 wysyłam garść merytorycznych informacji o e-commerce i marketingu. Aha, jeszcze jedno bardzo ważne. Napisz mi, jakie tematy są dla Ciebie interesujące, a może nagram odcinek o tym, co właśnie Cię trapi.